Dzień dobry. A w zasadzie powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo nagrywam ten filmik tuż po zakończeniu rywalizacji Girony z Realem Madryt. Zazwyczaj na tym kanale nagrywam filmiki podsumowujące kolejkę albo mecz Barcelony, Realu, Atletico i tak dalej, czy jeszcze większą liczbę spotkań. Jeśli nagrywam filmiki poświęcone jednemu meczowi, to zazwyczaj odnosi się to do Champions League albo ogólnie do europejskich pucharów. Natomiast uznałem, że w tym przypadku jak najbardziej można zrobić wyjątek, ponieważ mieliśmy do czynienia z absolutnym hitem. To znaczy Real Madryt pojawił się na stadionie Ekipy, która Realowi Madryt ostatnio nie leżała, i ekipy, która przystępowała do tej rywalizacji jako lider la liga i jako drużyna, która najlepiej grała w piłkę w pierwszych kolejkach tego sezonu Primera División. I to był duży znak zapytania, jaką wersję Realu Madryt zobaczymy, bo nie ma co ukrywać, że Real, choć nie licząc derbów z Atlético, wygrywał wszystkie swoje mecze, to jednak w wielu spotkaniach nie przekonywał. No to w tym meczu trzeba przyznać, że podopieczni Carlo Ancelotti go przekonali i to tak naprawdę na grubo. Pierwsze minuty tego meczu. Meczu, zwiastowały nam naprawdę kapitalne widowisko. Nawet można powiedzieć obostronne, bo pierwsze minuty to była prawdziwa nawałnica w wykonaniu Girony. Piłkarze Realu Madryt na pewno przygotowują się do takich meczów. Czy oglądają mecze Girony to jest inna kwestia, natomiast dostają różne informacje, jak gra zespół Michela. Natomiast biorąc pod uwagę intensywność, taki polot w akcjach ofensywnych Girony, Wymienność pozycji, ale także liczbę piłkarzy, których Girona inwestowała w tych akcjach ofensywnych. Tam Momentami zdarzały się, słuchajcie, takie akcje w pierwszej połowie, kiedy katalończycy wpuszczali siedmiu piłkarzy w pole karne Realu Madryt. No nieprawdopodobne. Momentami to wyglądało tak, jakby Girona grała jakiś rewanż w ćwierćfinale Ligi Europy, gdzie po pierwszym meczu masz jakąś stratę i musisz ją nadrobić. Oni chcieli po prostu, oni potraktowali ten mecz z Realem Madryt jako taką witrynę dla siebie, bo Girona jest złożona też z wielu młodych zawodników, którzy chcieliby się wybić oczywiście do mocniejszych klubów. I oni właśnie w taki sposób podeszli do tej rywalizacji z Realem Madryt, czyli utrzymać to swoje DNA. Nie ma mowy o bronieniu. Koniec końców polegli, koniec końców to się na nich zemściło, aczkolwiek to spotkanie mogło pójść w różnym kierunku, bo Cygankow chociażby obiło bramowanie bramki już na początku tego meczu. Natomiast ja nie ukrywam, że mnie generalnie taki trend się podoba. Coraz większa liczba ofensywnie grających drużyn w Hiszpanii, w ogóle początek tego sezonu Primera División jest kapitalny, jeśli chodzi o poziom, jeśli chodzi o liczbę Goleat, jeśli chodzi o liczbę bramek i generalnie to, co dzieje się w wielu Meczach. Natomiast po tej nawałnicy z pierwszych minut, Real Madrid, jak to często określają Hiszpanie, stał się właścicielem tego meczu i tak naprawdę przejął to spotkanie. I teraz tak, jakie wnioski można wyciągnąć właśnie z tej konfrontacji? Przede wszystkim Orléans Ciuameni postawił taki bardzo wyraźny znak zapytania: przy pytaniu, jak to jest możliwe, że Carlo Ancelotti nie wystawił reprezentanta Francji od pierwszej minuty na rywalizację z Atletico Madrid. W przypadku Orléans Ciuameniego można zacytować Luisa Vanhala w kontekście Tomasa Millera i powiedzieć, że czułamy, ma grać zawsze. Jeśli Real Madrid ma grać z mocnym rywalem, Chouameni powinien grać zawsze, ponieważ z całej tej gromady środkowych pomocników Realu Madryt, Chouameni moim zdaniem ma najlepszy profil po prostu, żeby być szóstką. A jeśli grasz z wymagającym rywalem, a Girona takim jest, to Ty potrzebujesz szóstki. Nawet jeśli to nie jest do końca jeszcze ułożona szóstka, nawet jeśli to nie jest jeszcze kompletny piłkarz, nawet jeśli to nie jest defensywny pomocnik, który jakoś genialnie broni pod kątem na przykład orientowania się w terenie, gdzie są ustawieni obrońcy, asekuracji i tak dalej. Wiadomo, że jest jeszcze sporo do Prawy Orlina niego, natomiast ten mecz w wykonaniu Francuza był naprawdę kapitalny. Spuentowany, można powiedzieć, udziałem w akcji bramkowej zakończonej trafieniem Jude'a Bellingama, natomiast tak czy inaczej, tak naprawdę w tym meczu Chouameni, który też przecież strzelił gola, wyglądał po prostu rewelacyjnie. To był myślę top 3, top 5 występów indywidualnych Chouameni'ego w barwach królewskich. Jude Bellingham, to jest też takie nazwisko, o którym będzie sporo się mówiło, bo na temat tego piłkarza przetoczyło się sporo jakichś irracjonalnych dyskusji, a te... Słowa Carlo Ancelotti'ego z początku tego sezonu, że drużyna musi dostosować się do jakości Juda Bellingama, one w nie wzięły się z niczego. W moim odczuciu, Real Madrid, niezależnie od tego, kto będzie napastnikiem, lepiej będzie czuł się po prostu z napastnikiem. Nawet Jude Bellingham, może na dłuższą metę nie będzie strzelał tylu goli, aczkolwiek tutaj gola strzelił i to dzięki wydatnej pomocy i świetnej asyście właśnie napastnika, czyli Joselus. Swoją drogą w przypadku Hoselu mamy już do czynienia z czterema golami po ośmiu kolejkach La Liga i myślę, że to jest taki wynik, który przekroczył mimo wszystko oczekiwania, bo oczywiście Hoselu był regularnie strzelającym gole piłkarzem w ostatnich sezonach Primera Division. natomiast zawsze pojawia się takie pytanie czy Ty będziesz w stanie przenieść takie strzelanie na mocniejszą ekipę, że grałeś w Alavés w Espaniolu, tam tak naprawdę wszystko było dostosowane do Ciebie, pomysł był prosty, grać na Hoselu. Tutaj oczywiście to wygląda inaczej, natomiast Hoselu Ostatnio w meczu za Palma z skutecznością jakąś wybitną nie imponował, bo często ładował prosto prostu Walwaro Natomiast jest piłkarzem, który po prostu gwarantuje te gole. I koniec końców te bramki, które strzela hoselu, będą po prostu warte miliony, jeśli na przykład Real Madrid właśnie wywalczy mistrzostwo Hiszpanii. I zawsze warto mieć takiego piłkarza, swoją drogo, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to nawet nie w kontekście hoselu, ale, ale nawet w kontekście Zirony, że zaczyna obowiązywać w Hiszpanii taki trend, że warto mieć wysokiego środkowego napastnika. Taki trend, który jeszcze Kilka lat temu nie do końca był modny. To nie jest tak, że w ogóle kluby Primera Division nie sięgały właśnie po takich piłkarzy. Natomiast słuchajcie, dzisiaj jak sobie na przykład zerkniemy na, na poszczególne ekipy występujące w hiszpańskiej elicie, no to tak. Hoselu to jest typowa dziewiątka. Może taka staromodna, ale mega skuteczna. Patrzymy na Hetafę. Juan Milatasa, swoją drogą wypożyczony z Realu Madryt. Typowa dziewiątka od pojedynków powietrznych i od walki. Girona Dowbyk. Idziemy dalej. Jürgen Strand Larsen, też wysoka i silna dziewiątka, ale powiedzmy bardziej rozbiegany z Celti Vigo. Omorodion, piłkarz występujący w Deportivo Alaves w ramach wypożyczenia z Atletico Madryt. Aleksander Sorlot, Villarreal. Hoselu, takich piłkarzy po prostu jest coraz więcej i moim zdaniem kluby zaczynają powolutku do tego wracać. W każdym razie, Hoselu oczywiście się sprawdza, Jude Bellingham sprawdza się, a notując tę kapitalną asystę w stylu Luki Modricza, tak naprawdę można powiedzieć, Potwierdził, że ma niesamowicie szeroki repertuar, i moim zdaniem zakończył wiele głupich dyskusji na swój temat. Bo tak naprawdę trzeba nie oglądać meczów Juda Bellingama, żeby, żeby nie docenić tego piłkarza. On ma nieprawdopodobną jakość, praktycznie pod każdym względem a w tym meczu zainimponował też, jeśli chodzi o to przygotowanie motoryczne, bo jeden pojedynek szybkościowy z Daleem Blindem, który oczywiście nie jest najszybszym stoperem, był nieprawdopodobny. W tamtej sytuacji Holender miał niesamowitą przewagę właśnie nad Anglikiem, a koniec końców i tak przegrał im i wyglądało to dość karykaturalnie. Tak swoją drogą myślę, sobie, patrząc także na statystyki Girony, czyli ekipy, która gra bardzo fajnie, bardzo widowiskowo, bardzo przyjemnie dla oka, ale jest też jednym z tych zespołów, Primera División, nie licząc nawet meczu z Realem Madryt, który przyjmuje najwięcej strzałów. I gdyby Nigel chciał jeszcze podnieść tak bardzo wyraźnie jakość swojej ekipy, to moim zdaniem powinien pomyśleć o szybkim i agresywnym stoperze. Takim oczywiście, który potrafi grać piłką, bo to jest warunek nieodzowny, jeśli chcesz występować właśnie w tym zespole. Natomiast Eric Garcia, David Lopez... Ye daily blind. To nie są najszybsi piłkarze i momentami to bardzo widać, więc wydaje mi się, że to może być jeden z takich głównych ruchów pod kątem tego najbliższego zimowego okna transferowego, żeby ściągnąć przede wszystkim szybkiego, środkowego obrońcę. Ciekaw byłem, jak w tym meczu sprawdzi się Savinio, bo tak jak ci piłkarze zielony mogli potraktować tę rywalizację właśnie jako taką witrynę, okno, żeby się pokazać, żeby pokazać się potencjalnie selekcjonerowi reprezentacji Brazylii po Savinio. Jest odkryciem początku tego sezonu Primera Division, bo jest topowym drybler, dryblerem ligi, bo strzela gole, bo no asysty, no to tutaj został całkowicie wyłączony. I jest to imponujące o tyle, że przecież w pierwszej połowie oglądaliśmy Savinio grającego na pozycji lewo skrzydłowego z tej lewej strony która to pozycja teoretycznie miała aż tak temu zawodnikowi nie leżeć ponieważ jako piłkarz lewonożny powinien czuć się lepiej z prawej strony no to później został przeniesiony na prawą stronę no i co się okazało że Kamawinga tak naprawdę całkowicie skasował tego zawodnika Eduardo Kamawinga w tym meczu potwierdził to co mówiłem tak naprawdę ostatnio że on dzisiaj jest najlepszym lewym obrońcą Realu Madryt czy możemy się zastanawiać czy to będzie Nacho czy to będzie David Alaba czy to będzie Frank Garcia czy to będzie Ferlamendi, Eduardo Camavinga jest w tym momencie najbardziej wartościowym lewym obrońcą Realu Madryt i uważam, że gdyby znalazł się w Realu Madryt człowiek, który zaprosiłby na rozmowę Eduardo Camavingę i powiedział mu: "Słuchaj, ty możesz być fantastycznym środkowym pomocnikiem, bo potencjał ma gigantyczny." ale Ty też możesz być fantastycznym lewym obrońcą i od teraz będziemy Cię po prostu szkolić nie jako awaryjnego lewego obrońcę, tylko jako podstawowego lewego obrońcę, to to byłby facet, który zaoszczędziłby kilkadziesiąt milionów euro Realowi Madryt. Oczywiście Kamavinga też nie jest idealny jako lewy obrońca, ale to jest młody piłkarz w dalszym ciągu, który ma gigantyczny margines rozwoju jako środkowy pomocnik, też nie jest idealny. A jak patrzę na Kamavingę... Przede wszystkim na pozycji lewego obrońcy to tak. Widzę zawodnika, który jest ostrożniejszy, jeśli chodzi o taką agresywną grę, niż wtedy, kiedy występuje jako środkowy pomocnik. Bo te niektóre kartki kamawingi naprawdę mogły irytować. Przede wszystkim widzę lewego obrońcę, który jest. Zdecydowanie bardziej nieszablonowy niż na przykład Frank Garcia, no bo Frank Garcia, wiadomo, pendolino. Natomiast w przypadku Eduardo Camavingi może być pendolino, może jeździć od jednego polakardego do drugiego, ale zwróćcie uwagę, jak on ma technikę, jak on prowadzi piłkę. Momentami w takim stylu futsalowym. Podeszwa, przytrzyma, da się sfaulować przez Rywala. Potrafi wejść na pozycję środkowego pomocnika z pozycji lewego obrońcy. Tak naprawdę, gdybym ja był trenerem Rywali Realu Madryt, i miałbym do wyboru, kogo pilnować, właśnie czy takiego typowego lewego obrońcę, czy Eduardo Kamavingę, to przy Kamavicze bym po prostu zgłupiał, bo nigdy nie wiesz, gdzie ten zawodnik się pokaże. Plus w defensywie jest bardzo szybki, bardzo silny, nieustępliwy. I tak jak mówię, tutaj poradził sobie z jednym z najlepszych dryblerów ligi, który na tej pozycji miał dopiero rozkwitnąć. I tutaj miał sprzedać swój potencjał właśnie Sawinio. No to nie sprzedał, bo po prostu zmierzył się z niesamowitym w tym meczu Eduardo Kamawingo. Ja wiem, że pewnie takie aspiracje ma Kamawinga, żeby stać się topowym środkowym pomocnikiem. Na świecie. Natomiast podkreślę to po raz kolejny, bo mówiłem o tym także w trakcie poprzedniego sezonu. On ma warunki, gdyby był szkolony na przykład od teraz, jako lewy obrońca, żeby być topowym lewym obrońcą na świecie. Ja mam świadomość, że pewnie jeśli odpalicie sobie ten odcinek na przykład za 5 lat, kiedy Kamavinga będzie na przykład czołowym. Czołową ósemką w Europie, to powiecie, nie wiem, no co to były za bzdury. Natomiast moim zdaniem, gdyby on od teraz był po prostu profilowany, słuchaj, Eduardo, nastaw się na to, że jesteś lewym obrońcą, to triumfowałby. Odniósłby sukces po prostu na tej pozycji, ponieważ jest zawodnikiem niesamowicie wszechstronnym, jest zawodnikiem, który posiada bardzo szeroki wachlarz atutów, które pozwoliłyby mu odnieść sukces właśnie konkretnie na tej pozycji. Oczywiście nigdy nie ma takiego meczu, w którym masz jedynie blaski i nie pojawiają się żadne cienie. Jakimś tam cieniem może być słabsza forma Viniciusa, natomiast moim zdaniem nie ma sensu nad tym się pochylać, ponieważ wini po prostu wraca po kontuzji i takie rzeczy są naturalne. Natomiast takim wielkim cieniem jest to, co wydarzyło się w końcówce, bo ja szczerze mówiąc do tej pory nie mogę zrozumieć, o co tam chodziło. To znaczy brutalny, agresywny faul naczo Fernandesa na portu. Jak zobaczyłem te akcję, to pomyślałem sobie, nie no, niemożliwe. Nacho? Nacho zrobił coś takiego w rywalizacji z Gironą? Sfaulował w taki sposób Portu, czyli piłkarza, który wcale nie szuka jakichś prowokacji, jakichś agresywnych zachowań. Nacho, od razu sobie odpaliłem, kiedy Nacho po raz ostatni obejrzał czerwoną kartkę. I zdarzyło się to, słuchajcie, w sezonie 2011-2012 na poziomie Segunda B. Faul bandycki, faul agresywny, faul kompletnie głupi. Tym bardziej, że Nacho jest potrzebny Realowi Madryt, a za chwilkę może wylecieć z dyskwalifikacją, bo tutaj piłkarze sypią się po prostu raz za razem. I gdyby coś takiego przytrafiło się jakiemukolwiek innemu obrońcy Realu Madryt, to pomyślałbym, no przepaliły się styki. Ale na co taka ostoja normalności, nie mogłem wprost w to uwierzyć, co tam się wydarzyło. No ale czasami nawet świętemu puszczają nerwy, aczkolwiek mówię, no nie mam pojęcia, dlaczego jemu puściły nerwy w takiej sytuacji, kiedy masz bezpieczne tłumaczenie. Oczywiście, chcesz powstrzymać tego portu, no bo to jest piłkarz szybki, to jest piłkarz przebojowy, ale w taki sposób, takim atakiem, naprawdę do tej pory nie mogę uwierzyć, co wstąpiło w tamtej sytuacji w naczo. Jeszcze jeden taki plusik w kontekście Realu Madryt, który moim zdaniem dość rzadko zauważa się w tym sezonie także w Hiszpanii, to znaczy Antonio Rydiger. Często zdarzały się takie momenty w poprzednim sezonie, kiedy Rydiger momentami wyglądał w Realu Madryt jak piłkarz, który grając w dwójce stoperów, zachowywał się tak, jakby grał w trójce. To znaczy, był nadmiernie optymistyczny, jeśli chodzi o opuszczanie własnej pozycji. Zastanawiałem się chociażby, jak pewnie pamiętacie, w kontekście rywalizacji z Manchesterem City, jak to będzie wyglądało, czy będą próbowali wyciągać go ze strefy, żeby Erling Haaland atakował tę przestrzeń. Natomiast jestem pod wrażeniem gry Antonio Rydigera. Także jeśli chodzi o to, jak on dostosował się właśnie tutaj do tej roli. Defensora Realu Madryt, i naprawdę na tym poziomie także daje radę. Poentując, ten mecz dał naprawdę kilka istotnych odpowiedzi. To znaczy, Real Madrid powinien grać z dziewiątką. Każdy z takim piłkarzem będzie czuł się lepiej, czyli z hoselu, tym bardziej, że on jeszcze strzela gole. Real Madryt powinien grać z Czułamenim. Mówię tutaj oczywiście o tych rywalizacjach z wielkimi rywalami, nie w jakichś tam starciach, wiecie, z Las Palmas, gdzie można sobie odhaczyć rotacje i tak dalej. Real Madrid powinien grać w tym momencie z Kamawingą na pozycji lewego obrońcy, chyba, że uda się ściągnąć jakiegoś klasowego lewego defensora w najbliższym oknie transferowym, natomiast na razie nic na to nie wskazuje. Kamavinga jest wielkim wygranym tego meczu, podobnie jak wielu innych piłkarzy i jak Carlo Ancelotti, który moim zdaniem też potrzebował takiego meczu. Bo często, zwracam na to uwagę właśnie w kontekście Barcelony czy Realu Madryt w jakichś różnych dyskusjach o Szawim o czy, czy trenerach Realu Madryt, trenerach Barcelony, te, też wcześniej w kontekście Ronalda Kumana, że oczywiście rozliczają Cię za styl, rozliczają Cię za trofea, ale też zwraca się uwagę na te plany taktyczne na wielkich rywali. I Girona przypominam, była liderem tego sezonu La Liga. Girona była jedną z najfajniej grających drużyn, Girona była ekipą, która miała naprawdę mnóstwo atutów i przede wszystkim, przede wszystkim, Girona była zespołem bardzo trudnym do odczytania pod względem taktycznym, ze względu na swój bardzo elastyczny system, ze względu na różne zmiany systemu, zmiany funkcji poszczególnych piłkarzy i to, jak ci piłkarze rotują się pomiędzy poszczególnymi pozycjami. I tutaj Real Madryt dał radę także pod względem taktycznym. Ja mam świadomość, że gdybyśmy zrobili takie podsumowanie, wiecie... Na koniec sezonu, czy za dwa lata, czy za trzy lata i wymienili, nie wiem, rywali Carlo Ancelotti'ego. Jak Ancelotti radził sobie z wielkimi rywalami, to wypisalibyśmy Barcelonę, Atletico, jakieś ekipy występujące w Champions League, może Seville, może Real Sociedad, Girona by się tam nie znalazła. Bo to jest ekipa, która w sumie niedawno awansowała do Primera Division. Ale mówię o tym dlatego, że w tym momencie, w tym momencie, konkretnie, 30 września, Aczkolwiek odcinek pójdzie 1 października. Girona powinna być traktowana jako poważny rywal, z którym Carlo Ancelotti i jego piłkarze dali sobie radę, także pod względem planu, pod względem taktycznym i pod względem eksponowania swoich atutów. Fantastyczny mecz w wykonaniu królewskich. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, a już wkrótce coś więcej o kilku aferach w hiszpańskiej piłce. Dziękuję.